przylecieliśmy wczoraj po południu i na jakiś okres tygodnia do dwóch tygodni śmigłowiec będzie przeznaczony do szkolenia pilotów zatrudnionych w Filii. Będzie to szkolenie w dzień, jak i w nocy. Śmigłowiec ten ma już dopuszczenia do lotnictwa ratowniczego w nocy i będziemy się szkolili również w nocy. Oczywiście trzeba będzie polatać jeszcze jakiś czas, żeby naprawdę go poznać dokładnie, ale no tak jak mówiłem, jest to przejście z, nie wiem jak to określić, tak żeby było zrozumiałe, no powiedzmy przeniesienie się ze starego porządnego Poloneza do powiedzmy marki zachodnio-niemieckiej, jak to kiedyś bywało, jakiegoś dobrego Mercedesa. I, no, tak to mogę określić w ten sposób. Zaraz, pilot siedzi z tamtej strony. Tak. Tu siedzi ratownik. Tu siedzi ratownik. No. I zawsze jeden ratownik leci z pilotem? Tak, i lekarz z tyłu. No. Aha, i lekarz z tyłu, tak? Aha. Szkoliliśmy się w lotach dziennych i nocnych w Warszawie i po zakończeniu szkolenia w Warszawie wczoraj przebazowaliśmy śmigłowiec do Sanoka i zaczynamy ostatni etap szkolenia, etap bazowy tak zwany. Podobny uchwyt z tej strony noszy i możemy transportować pacjenta do wnętrza śmigłowca z tyłu. Czyli to jest chyba dosyć tak wygodnie, nie? Tak się wydaje. Tak się wydaje. Wszystko jest fajne, tylko no, trzeba się nauczyć, trzeba pewne standardy przyjąć, wypracować je najpierw, bo to się najpierw tworzy je na papierze, tak teoretycznie, potem praktyka pokazuje co innego. Mnie się wydaje, że jak się już nauczymy i jak już poznamy ten śmigłowiec, to będzie przyjazny. Dzisiaj mamy faktycznie, no prawie że święto. Jesteśmy przeszczęśliwi, bo oprócz tego, że mamy przepiękne budynki straży pożarnej, policji, dobrze doposażone, to jeszcze mamy właśnie na Podkarpaciu, no tu w Sanoku przede wszystkim, nowy, funkcjonalny, szybki śmigłowiec w lotniczym pogotowiu.